Takie wiersze Jana Brzechwy, takie piękne, zresztą ta książeczka zostanie dla was i tą książkę będziecie później sobie wszyscy razem czytali. I tutaj o jokwoce są, zobaczcie jakie piękne są, i o hipopotamie bajeczka, i o kaczce dziwaczce jest kaczka. Ja mam. Co masz? Ja mam takiego kaczorka? Na pulpicie. Ja mam na pulpę, ale ja to mam. Tańcowała igła z nitką. O tygrysie bajeczka. Byliście w zoo? Kto był w zoo? Ja byłem. Z zwierzątka? Ja byłem w zoo. No to trzeba do zoo pojechać. O papuga, o strusiu. Zobaczcie, piękne bajeczki. O, wilk. Wilk, prawda? A to? Lis. Lisek, chytrusek, nie? A to kto to jest? Zebra. O, znów. To słuchajcie, po takiej zebrze to się chodzi po ulicy, tak? To zebra leży taka na ulicy, taka zwierzaczek, tak? O, byk! Dzieci! O, właśnie! Małe kangurzątka! A to? A ten co uciekł, przestraszył się, nie? No, dzika. Ale numer. Jelen! To jest renifer, tak. A kto to jest? Krokodyl! Ale się śmieją te małpy, prawda? To tak. Król lew, nie? Lew, wyrafa! To taki film widziałem też, Król Lew, taki, taki sam, prawda? To widziałem. Pogubiła te kropki swoje, prawda? Zetki! A niedźwiedź obudził się, bo niedźwiedź się budzi zawsze wiosnę, prawda? A co on tutaj ma taki ten? Prawda? Tam była sama. A to kto to jest? Profesor. Doktor. A widzicie. A wiecie, że jestem lekarzem? Nie wiecie o tym? Nie. I podejrzewam, że część z was dużo wcześniej się znaliśmy, ale już takie szczegóły nie będę wchodzić z wami. Owca, myszka! Myszka. I kot! Patrzy na myszkę. A tutaj... Wiecie, kto jest samochwała? To jest taki, ktoś się chwali, prawda? I moja siostra Batesta. I samolubek! No dobrze, to ja wam to przeczytam i słuchajcie o samochwała, tak? Proszę, dzieci na nie, dobrze, nie tu stoją, fajnie, nie. Chodźcie. Chodźcie. I tu jest taka bajeczka samochwała. I teraz słuchajcie, bo to jest ważne. Słuchajcie teraz tak, zaczynamy od samochwała, tak? Słuchamy? Puszki zamykamy. I słuchamy. I słuchajcie. Samochwała w kącie stała i wciąż tak opowiadała. Zdolna jestem niesłychanie, najpiękniejsze mam ubranie. Moja buzia tryska zdrowiem. Jak coś powiem, to już powiem. Jak odpowiem, to roztropnie. Śpiewam lepiej niż w operze. Świetnie jeżdżę na rowerze. Znakomicie muchy łapię. Wiem, gdzie Wisła jest na mapie. Jestem mądra, jestem zgrabna, wiotka słodka i powabna, a w dodatku daję słowo, mam rodzinę wyjątkową. Tato mój do pieca sięga. Moja mama taka tęga. Moja siostra taka mała. A ja jestem samochwała. I co, tak pani ładnie, jak tak się chwali, nie? Taka dziewczynka jak się chwali, że taka jest dobra. Poczytamy o żabie, tak? Pewna żaba była słaba, więc przychodzi do doktora i powiada, że jest chora. Doktor włożył okulary, bo już był cokolwiek stary. Potem ją dokładnie zbadał, no i wreszcie tak powiada. Pani zanadto się poci, niech pani unika wilgoci, niech pani się czasem nie kąpie, niech pani nie siada przy pompie, niech pani deszczu unika. Niech pani nie pływa w strumykach, niech pani wody nie pija, niech pani kałuże omija, niech pani nie myje się z rana, niech pani kochana na siebie chucha i dmucha, bo pani musi być sucha. Wraca żaba od doktora, myśli sobie, jestem chora, a doktora chora słucha, mam być sucha, będę sucha. Leczyła się żaba, suszyła się, długo suszyła, aż wyschła tak, że po troszku zostało z niej garstka proszku. A doktor drapie się za ucho, nie uszło jej to na sucho. Mam dla was owoce, słuchajcie, banany, winogrona. Chodźcie, tutaj na stół położymy to. Ja bym chciał, żebyście jedli owoce, bo tutaj o,
Będziemy jedli banany, owoce, winogrona, gruszki, jabłka. To wszystko macie zjeść. A słodycze niekoniecznie. Które ulubione? Gruszki. To są gruszki tak zwane. One się jakoś nazywają, te gruszki. Ja zapomniałem, jak nazywa gruszka. Nic nie szkodzi. Jabłka, to są jakie ładne jabłuszka. To są najlepsze. Arbuzy są nie takie, tam sama woda w arbuzie, tam nie ma żadnych witamin. To są najlepsze. Najlepsze owoce to są jabłka, gruszki. Lubisz gruszkę? No. Jeszcze tam mamy. Co tam jeszcze mamy? Słodycze mówiłaś, tak? Nawet nie zaszkodzi, tak?